Teraz przedstawimy gwiazdkę makową Anny Szlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz będzie króciutki film o wsi. Dziękujemy za zaproszenie. Wiele słyszeliśmy już dzisiaj o wsiach tematycznych, ale ważna jest nie tylko marka, ale przede wszystkim ludzie, którzy żyją w tej wsi. To są ujęcia z naszej wsi. Goście, którzy fotografują mak w kolorach białych i czerwonych. Mak zakwita w połowie lipca i kwitnienie trwa około 2 tygodni. Ale jeden kwiat kwitnie tylko 24 godziny. Jedna roślina ma jednak około 7-8 łodyg, więc to kwitnienie przedłuża się. Chcielibyśmy przedstawić właśnie ludzi, którzy istnieją poza tą marką naszej wsi. Bardzo chcę podziękować za takie miłe przyjęcie tutaj. Muszę zaznaczyć, że to jest moja pierwsza zagraniczna podróż. Chciałabym się przedstawić. Od 16 lat wrzeniłam się w wioskę makową i jestem naprawdę makową gospodynią. Jestem troszkę starsza, może nie wiekowo, ale we wsi. Przeżyłam proces założenia, kiedy to były pytania, zakładamy plantację czy nie. W roku 1986 zapytano jednego z naszych gospodarzy, czy chciałby obsiać troszkę więcej pola makiem, a nie tylko zagonek w ogrodzie. Uprawa bardzo się udała i następnego roku inni gospodarze zapytali się, czy mogliby się dołączyć. Ponieważ Anny Szlak jest małą wioską, mamy 36 domów i około 95 mieszkańców. Właściwie już teraz wszyscy gospodarze uprawiają mak. No i to była jedyna idea, jedyny pomysł na utworzenie wioski makowej. W naszym gościńcu odbyło się zebranie. No i oczywiście pomysł podobał się wszystkim, zostało to zatwierdzone i tak powstała nasza wioska. Teraz pomyśleliśmy o tym, co możemy zaoferować naszym gościom oprócz jedzenia i spania. Nasza wieś ciągnie się na trasie, znaczy na długości kilometra i 200 metrów. Ustawiliśmy tablice informacyjne o ważnych danych na temat maku. Tak, goście przyjeżdżali przez okrągły rok, ale mak kwitł tylko w połowie lipca, a goście chcieliby to zobaczyć wcześniej i później. I tak powstał nasz doświadczalny ogródek. Następnym miejscem, które powstało na naszej takiej ścieżce dydaktycznej, był ogródek, plac zabaw dla dzieci, bo przybywające do nas dzieci chciały się też bawić. To była krótka historia, a teraz coś o dniu dzisiejszym. W ciągu roku mamy kilka świąt. Nasz rok zaczyna się 17 marca, to są imieniny Gertrudy, która jest naszą patronką i wtedy oficjalnie rozpoczyna się rok makowy. Dzień zaczyna się wtedy mszą świętą, w której uczestniczy oczywiście cała wieś. Później spotykamy się wszyscy w gościńcu
na bardzo smacznym makaronie z makiem. Z uprawą maku musimy zaczekać jednak do końca zimy, bo leżymy w takim położeniu, że czasem ta zima się przedłuża. W czerwcu zaczyna kwitnąć nasz ogródek doświadczalny, gdzie można zobaczyć bardzo dużo odmian maku. Punktem szczytowym we wsi jest oczywiście okres między pierwszym a trzecim tygodniem lipca, kiedy zakwitają nasze pola maku. Wtedy mamy najwięcej odwiedzających, którzy aparatami chcą uchwycić piękno kwiatu maku. W sierpniu odbywa się wędrówka makowa po najważniejszych miejscach naszej miejscowości i okolicy. Każdy, kto bierze udział w tej wędrówce, otrzymuje kawałek makowca, który może później sobie zabrać do domu. We wrześniu odbywają się nasze swoiste makowe dożynki, czyli podziękowanie za cały rok pracy. We wsi rozstawione są stoiska, gdzie można znaleźć smakołyki z mleka i z maku. Wiele gości, którzy nas odwiedzali, chcieli też u nas się przespać. Jesteśmy malutką wsią, część ludzi pracuje poza wsią, więc nie mamy też wielkich środków, więc pomyśleliśmy, co tu mamy z tym fantem zrobić. Niektórzy gospodarze wydzielili z własnych domów izby, w których można przenocować. Także to nie jest jeden budynek hotelowy. Ten wiejski hotel składa się z kilku pomieszczeń w prywatnych domach. Wszystkie kwatery mają jeden styl. Wszystko kręci się wokół maku. Pościel jest oczywiście o wzorze makowym. Na szafkach nocnych są oczywiście serwetki z motywem makowym, a na ścianach obrazki pokazujące mak. Wchodząc do łazienki, można umyć się mydłem z oleju makowego, a jeśli ma się szczęście, to nawet ręczniki są z motywem makowym. Można się rzeczywiście zamakować. No, a czasem w nocy można zażyć mon amour. Mon to jest mak. Tu jest kilka obrazków z naszej wsi. Po lewej na górze jest oficjalna tablica naszego ogródka doświadczalnego, otwartego w 2015 roku. Na dole widać zbiór maku. Na zdjęciu środkowym są dwie dziewczyny w ludowych strojach makowych. My również nosimy właśnie podobne stroje. Te stroje zaprojektowano specjalnie właśnie dla naszej wsi. Czerwony i zielony to kolory maku. Wszystkie nasze święta odbywają się w jedynej naszej gospodzie. Można zobaczyć, że ludzi jest tam sporo. Nasze warunki pozwoliły na to, żeby zaadoptować do celów, powiedzmy, gastronomicznych stodołę. Przy większych imprezach właśnie tam zasiadają goście i mogą zjeść i posłuchać muzyki. Ekspres makowy to jest atrakcja nasza, która przewozi gości, którzy może mają kłopoty z chodzeniem, a szczególnie też dzieci, ze wsi na pola makowe i z powrotem. Teraz troszkę o
promocji naszych produktów. Nie macie Państwo nawet pojęcia, gdzie można znaleźć mak. Ja, unser Herzstück im Dorf ist sicher unser Bauernladen, wo eben alle, die mit Mohn zu tun haben, ein Produkt mit Mohn haben, wird in den Bauernladen geliefert und wird dort verkauft und an unsere Gäste, die uns besuchen, weiterverkauft. Głównym miejscem sprzedaży tych produktów jest nasz wiejski sklepik, który zbiera wszystkie właśnie ręcznie robione produkty i sprzedaje gościom. Sprzedajemy, znaczy można kupić ziarna maku takie normalne, ale to nie wszystko. Mamy produkty już z przerobionego maku, na przykład świeżo przeciśnięty, przemielony mak. Olej makowy wykorzystywany jest do całej serii kosmetyków, jest tam mleczko makowe, jest mydło, cała seria kosmetyków. Olej makowy jest wyciskany na zimno, jest doskonały do sałatek i potraw. Miody, dżemy, wódki, likiery, wszystko na bazie maku. Oczywiście oferujemy też tekstylia na zasłony, obrusy. Oferujemy również stroje ludowe, takie sukienki, jakie my na przykład nosimy, albo prawdziwe austriackie skórzane spodenki dla panów, również buty i torebki dla pań. Mamy też przykłady rękodzieła z drewna, koszyki plecione, wyroby drewniane, suszone makówki, które się również dobrze sprzedają. Wracając jeszcze do likierów i wódek, wytwarzane są na miejscu i cieszą się dużym uznaniem wśród gości naszego sklepu. Teraz o pozytywnej stronie naszego projektu. Kiedy rozpoczynaliśmy z uprawą maku, nie wiedzieliśmy, jakie rozpętamy duchy. Na naszych pierwszych dożynkach mieliśmy jakieś 7 stoisk rozstawionych we wsi. Odwiedziło nas 250 osób. Der Kirchberg ist gewachsen. Dożynki się ciągle rozrastały. Obecnie jest to już jakieś 40 stoisk, a zależnie od pogody może nas odwiedzić 2,5 do 7 tysięcy gości. Święto to trwa jeden dzień. Jest to oczywiście dodatkowe źródło dochodu dla gospodarzy. Gospodarze oprócz uprawy maku trudnią się właśnie przetwarzaniem tego maku na inne produkty i to jest ich dodatkowy dochód. Corocznie, jak można zobaczyć, odwiedza nas 35 do 45 tysięcy ludzi. Przekrój wiekowy naszych gości to jest od noworodka po seniorów, którzy mogą nas odwiedzić również jeżdżąc na wózkach inwalidzkich. Dla grup zorganizowanych oferujemy usługi przewodnika, który opowiada o całym roku uprawy maku. Cała wieś przyczynia się do obecnego charakteru naszych usług. W 2014 roku wzięliśmy udział w konkursie turystycznym i otrzymaliśmy nagrodę dla innowacyjnego produktu i usług. Oczywiście otrzymanie tej nagrody świętowała cała wieś. W 2015 roku tytuł Top Gospodarza otrzymał jeden z gospodarzy
i inicjator naszej wsi Makowej. Oczywiście też świętowaliśmy razem z nim. Mamy dla Państwa, którzy zaczynają swoją przygodę z wioskami tematycznymi, radę. Musicie mieć ludzi, którzy za wybranym tematem stoją całą duszą i ciałem. Ja ze swojej strony też chcę podziękować za zaproszenie i przyjęcie. Dużo osób próbowało ze mną rozmawiać, no niestety mogę odpłacić tylko uśmiechem. Danke schön. Również chciałam podziękować za uwagę i też mam radę dla wszystkich. Po wyborze tematu stójcie twardo za tym tematem, róbcie wszystko i bądźcie dumni, bo mieszkając w takiej wsi jak na przykład nasza, jesteśmy dumni z siebie i z innych ludzi mieszkających w tej wsi.